Wisła Płock, która była liderem PKO Ekstraklasy do 9. kolejki, przyjechała do Radomia bez jednego ze swoich czołowych zawodników, czyli zawieszonego za kartki, Rafała Wolskiego. Mimo to była faworytem spotkania z Radomiakiem, który doznał w poprzednich dwóch spotkaniach dwóch porażek. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego jednak świetnie zneutralizowali rywala i wygrali 2-0 po golach Luisa Machado oraz Roberto Alvesa. Bardzo cieszą 3 punkty w dobrym stylu, po dobrej grze. I po wypełnieniu, można powiedzieć, obowiązków, takich zadań na ten mecz przez zawodników. Także cieszymy się ogromnie, bo graliśmy z zespołem bardzo wybieganym, bardzo mądrze grającym, liderem Ekstraklasy na dzień dzisiejszy. I pokazaliśmy w tym spotkaniu też, że potrafimy zagrać bardzo dobrą piłkę i dla oka i skuteczną. Zarówno w ataku i w obronie przede wszystkim też cieszy na 0 z tyłu, bo to też chcieliśmy i czekaliśmy na to spotkanie, żeby te 0 z tyłu było. Zieloni po 9 kolejkach mają na koncie 14 punktów.